Cześć. Dawno nie było porównania jakiegoś. Dzisiaj tak nietypowo, bo porównuję z jednej strony teoretycznie podobne piwo, bo i jedno i drugie to jest IPA, ale jedno z nich to jest jasne IPA, a drugie to jest ciemne IPA. To jest coraz rzadziej spotykane na naszym rynku. Bardzo fajne. Pijałem Black IPA. Zobaczymy, jak jest to. Tutaj pani reżyser kręci. Cóż, DDH jest z Birbanta. Ma 19 plato, 7,8 alkoholu. To jest od browaru Madame Barrel, który też debiutuje na tym kanale. Tak, nie było go. Oczywiście moim zdaniem ładniejsze opakowanie ma Birbant. Bardziej trafia w me gusta. Madame Barrel średnio. Średnio. Słabe jest to, też to, że w Madame Barrel, czyli w Black IPA, nie mamy wymienionych chmieli na przykład. Tak, nie jest powiedziane, jakie są. Wiem jedynie, że jest 18 plato i 8 alkoholu, czyli mniej plato, a mocniejsze piwo trochę. Czyli teoretycznie powinno być mniej słodkie, tak, od Birbanta. W Birbancie za to mogę wam powiedzieć, jakie są chmiele, bo Birbant napisał. Sabro, Sorachi Ace, Citra, Mosaic, Columbus. Takie mamy tutaj chmiele. I fajnie. Zaczniemy od Birbanta, bo jest ciut lżejszy. Niewiele. Ale lżej jednak trochę. DDH Double Juicy IPA. Uf. Powiem, że nie bucha tymi cytrusami, tą soczkowatością. Przyjemny zapach, ale delikatny. Piwo jest oczywiście mętne. No co, smakuje jak dosyć mocne hazy, no. Soli nie nachmielone. Lekki grejpfrut wyczuwalny. Właśnie w tą stronę. Grejpfrut, skórka pomarańczy może trochę. Goryczka rodzi się duża, tak? Ale bałem się, że będzie mdląca. Ta goryczka, że będzie mdląca. Nie jest, jest tak na granicy, ale ujdzie w tłoku jeszcze. I faktycznie zachowane są, ono nie jest szalenie wytrawne. Jest ta duża gorycz, która przychodzi w drugim rzucie, ale są w piciu i w zapachu są nuty słodkawe. Tak? Ono ma leciutko słodkawy charakter. Nie jest to wytrawne, tak? IPA, nie wiem. West Coast IPA bez żadnych tych. Nie. No to są płatki pszeniczne, to jest zmiękczone, ewidentnie jest zmiękczone. To taka klasyka tego gatunku. Natomiast w ostatnim podniebieniu jest przede wszystkim goryczka i to jest fajne, że na koniec jednak jest ta goryczka. Znikają wszystkie inne cytrusowatości, słodkowatości, zostaje goryczka. Dobrze, a teraz przejdźmy do Natalii Tabu, czyli Black IPA. Ta Natalii, to rozumiem, to jest ta dziewczynka z plakatu, z ustami pełnymi agrawek, czy tam czegoś. Zobaczymy, czy w tym bleku, bo czasami jest tak, że jak się zamknie oczy, gdyby się zamknęło oczy, nie widziało koloru, to ono może smakować zupełnie tak samo, jak zwykłe, jasne IPA. Ciekaw jestem, czy to jest też tak. Mm.
inny zapach, jednak zapach prażoności na początek wychodzi. Zresztą tutaj w opowieści napisali, że powinny być nuty prażonego słonecznika i po otwarciu puszki faktycznie prażoność jakaś jest. Nie wiem, czy to słonecznik, ale akurat czym wiedział, ale ewidentnie nuty prażone i głównie to. Jakieś słodkawe też elementy. No kolor jest, widzicie jaki. No. To piwo się zachowuje jak nic nie napisali, a to mam wrażenie, że jest nitro. No bo to jak idzie od dołu, jak szła piana, że to nie jest, że to jest na azocie, ale nie widziałem, żeby tu coś napisali o azocie, a z reguły tym się chwalą. Ale zachowuje się zupełnie jak piwo na azocie, sądząc po pianie, po tym jak tu idzie. Ciekawostka. Będę musiał sprawdzić. To taka dosyć spontaniczna degustacja, więc przyznam się, że no, tu nie napisali, więc głębiej nie szperałem. No dobrze. O, jednak nuty paloności przede wszystkim. Tu nie można zrobić tak, że zamkniesz oczy i będzie się myślało, że to jest zwykłe, a jakieś tam podwójne czy potrójne IPA. Tu z zapachu na razie nie wiadomo, przed wypiciem nie wiedziałbym w ogóle, czy to jest IPA, no, a na pewno bym wiedział, że to jest ciemne piwo. O tak. Poza prażonością właśnie palonego jęczmienia, to na razie z jakimiś charakterystycznymi dla IPA podwójnych, potrójnych zapachami, to jest słabo. W piciu jest fajnie. Jest fajnie. W piciu jest fajnie. Oj. Słuchajcie, nadal bym, gdybym nie wiedział, co to jest, to kurczę, nie wiem, czy bym zgadł. No może. Pod tą pokrywką, pod potężną pokrywką kawy, naprawdę kawy, wręcz kawy charakterystycznej dla porterowej kawy. Czekolady nie ma, ale kawa, fajna kawa, naprawdę bardzo smaczna kawa. Czyli ta prażoność, prawda? I pod tą pokryweczką, jak ją się zdejmie, ten pierwszy łyk ją zdejmuje, przychodzą następne i wtedy wchodzą te nuty charakterystyczne dla IPA, czyli cytrusowe, tak? Piwo jest niesamowicie gładkie. Nasz po pianie widać, jak ono jest gęsta i wygazowanie jest drobniutkie. Nie no, w piciu świetne piwo. W ogóle nie męczące. A ta kawa jest doskonała tutaj. W ogóle nie ma elementów mulących. Jest odświeżenie kawowe, a potem jeszcze odświeżenie lekko cytrusowe, ale leciutko. To jest takie subtelne. Piwo tak graniczne. No, nie wiem, czy by ktoś zgadł, pijąc w ciemno ten gatunek, tak? Czy ktoś by nie pomyślał, że to jest rodzaj stał najbliżej? Ja myślę, że nie wiem, czy mi się nie walną, że to jest jakiś stout, tak? Jakiś stout wręcz. Chociaż jest bardzo świeży, jak na stout jest. Oddycha, tak? On oddycha i to jest właśnie ta nuta z IPA. Doskonałe piwo. To są amerykańskie chmiele, znalazłam. Simcoe, Citra, Centennial, Columbus. Dzięki. Dzięki wielkie. Wiemy, jakie chmiele. Piwo jest w zapachu nie robi wrażenia. Tutaj już się to trochę otworzyło, więc już jest lepiej. Ale w piciu robi olbrzymie wrażenie. Naprawdę polecam, jak macie okazję, to chyba kosztuje 10 zł. Znaczy, to kosztuje 10 w Lidlu. Ale puszeczkę przecież można sobie kupić i wypić. No takich piw jak to, jak ten Birband, to no, powiedzmy, no można kupić 10 innych, tak, i będą podobne. Natomiast to Black IPA jest naprawdę specyficzne i bardzo, bardzo ciekawe. I smaczne, naprawdę bardzo dobre piwo.
Dobra, już się nie mądrzę i smacznego Wam życzę. Lećcie do sklepu i kupujcie Black IPA. No, to też jak chcecie. No, na razie trzymajcie się. Hej.